2014 roku największą bolączką Poznania były ślimaczące się inwestycje. Te inwestycje były źle przygotowane i źle realizowane. Kosztowały nas znacznie więcej niż wcześniej planowano i uciążliwości związane z przeciągającym się remontem kaponier tunelu na Czechosłowackiej, czy też ulicy Dąbrowskiego odczuwali zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej. Podsumowanie roku 2016 dla samorządu poznańskiego, dla miasta Poznań, to bardzo udany okres, jeżeli chodzi o realizację dużej inwestycji, no ale przede wszystkim takie sztandarowe inwestycje poznańskie, jak zakończenie przebudowy czy budowy kaponiery z oddaniem przystanków także na poziomie minus 2. To trwało wiele lat. Poznaniacy z tego powodu mieli bardzo duże niedogodności. No i też bardzo duży sukces, świetnie prowadzona inwestycja, budowa wiaduktu, tak zwana estakada katowicka. Mamy w tej chwili oddane do użytkowania, kierowcy korzystają z jednej nitki. Naszym najważniejszym celem była poprawa przygotowania inwestycji, a potem też ich realizacji. Z tych, które były prowadzone, wyciągnęliśmy tyle, ile się dało, bo musieliśmy respektować zapisy zawartych wcześniej umów. Wyciągamy wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli i innych audytorów. I te wnioski to jest zupełnie inne przygotowanie umów, jak również tych procesów, które się wiążą z przetargami. Budowa tunelu na Czechosłowackiej, wartość ponad 90 milionów złotych, trudna realizacja. Udało się w trudnych warunkach zakończyć przebudowę ulicy Dąbrowskiego. To było ogromne wyzwanie, trudna końcówka bardzo ciężkiego kontraktu, ale faktycznie w ciągu półtorej miesiąca udało się dokończyć to, czego przez miesiące nie udało się zrealizować. Przebudowa całego ciągu ulicy Gdyńskiej i Bałtyckiej, dojazd do spalarni, dojazd do Czerwonaka, trudna realizacja, obiekty inżynierskie. Jestem przekonany, że te działania, które teraz podejmujemy w postaci zupełnie innego przygotowania inwestycji, pozwolą nam zrealizować tramwaj na Ramowice, kładkę berdychowską, wartostradę w założonych budżetach i w założonych terminach, a uciążliwości dla poznaniaków z tytułu prowadzonych inwestycji będą możliwie niewielkie.